spotkałem go po latach i spytałem, co się z nim działo, ponieważ z radia zostaliśmy wszyscy wyrzuceni 13 grudnia 81 roku. I kolega kierownik powiedział: o, wiecie, kolego Fedorowicz, najsam wpierw to ja przebywałem we Stanach Zjednoczonych jako dissident prześladowany bez system komunistyczny. We w latach 80. wiecie, dosyć łatwo się we Stanach dostawało azyl. Bo tak, brało się takie znane zdjęcie, jak ZOMO pałuje ludność, szło się ze tym zdjęciem do immigration, we w tłumie główek pokazywało się jedną główkę taką możliwie jak najbliżej pałki milicyjnej i wy zrozumiecie, jak ja powiem we wlęgwidżu, postaram się, i mówiło się, pokazując na tą główkę: dzec mni. I wystarczało. Potem było gorzej, bo jak 488 Polak przyszedł ze z tą samą główką, ze z tym samym zdjęciem i mówił: dzec mni, to oni zaczęli między sobą się zastanawiać, czy ktoś tu wypadkiem nie robi nas w horsa. Trzeba było już potem swoją fotkę wycinać ze paszportu i wklejać to zdjęcie na kryzy glu. We Stanach mi się żyło nawet jako tako, tylko wiecie, ciągle chodziłem ze zobtuczonym nosem. Nosem? Dlaczego? A, wiecie, bo oni tam mają takie nieujednolicone drzwi. Ja byłem przyzwyczajony do drzwi socjalistycznych, wiecie, każde jedne, solidne, żelazne. Wiecie, jeszcze się tutaj dzisiaj tu i ówdzie zachowały, jak emeryci idą do apteki dla na przykładu, to się skrzykują i dopiero we wczech mogą roztworzyć te drzwi. A tam rozsuwane, wiecie, zbliżasz się, a one same się rozsuwają. Tylko jedne się rozsuwają, a inne się nie rozsuwają. Idziesz szybkim krokiem, wiecie, ja zawsze ze supermarketu wychodziłem szybkim krokiem, bo zawsze coś mi się tam do kieszeni przylepiło, więc wiecie, idę szybkim krokiem, myślę, że one się rozsuną, a tu jak raz nierozsuwane i cały nos we w opakanym stanie. A do tego jeszcze ta wyuzdana czystość szyb. Wiecie, wydawało się, że są roztwarte, nie? I up we w szybę, taka czysta. We w Polsce, jak była szyba, ha! No to wiecie, to widać było, że to szyba. To ledwo co prześwitywało. Trudno było od betonu rozdróżnić. Wszystko we Stanach jest takie głupie, wiecie. Poszedłem na przykład do kina. Był film o wielorybie. Takim białym wielorybie, co to na niego wszyscy polowali, ale o wielorybie było. Wiecie, jaki był tytuł? No, nie wiem. Moby Dick. Słuchajcie, no ja by zrozumiałem, gdyby jeszcze młoda ryba. Ale Moby Dick? Ja się rozczarowałem do Stanów we w całej rozciągłości i powróciłem do kraju. We w Polsce, wiecie, zauważyłem, że robi się to samo, co we w Stanach. Wiecie, szyby coraz czyściejsze. We w supermarketach znowu się obawiam o mój nos. Notabene mówiąc, we w handlu, wiecie, kapitalizm zabrał nam chyba najwięcej. Sklepom dla na przykładu zabrał powietrze.
Wiecie, za socjalizmu, jak wchodziłeś do sklepu, to wy nie pamiętacie, to tego powietrza było tyle, wiecie, mogłeś podziwiać architekturę wnętrza. Tam spytałeś, dzień dobry, czy jest herbata? A ta. Echo odpowiadało. Bo ekspedientka siedziała sobie książkę czytała, co będzie odpowiadać na głupie pytania. A dzisiaj tego towaru nawalony, architektury nie wydać, przęść nie idzie, a ekspedientka książki już sobie nie poczyta i głupia rośnie. Ale pamiętajcie, jeszcze nasze będzie na wierzchu. Ukrócimy kapitalizm, przyjdzie kryska do woza, bo to puty dzban wodę nosi, dopóki nie naleje wód do karety. Chyba coś pokręciłem. Niepokoi mnie tylko, wiecie, że prawica wydawałoby się pokonana, ona znów podnosi ten ep jak hydrant. Trzeba by na nią nasać lepera, a potem go wykończyć. Jak? Dać mu wadzem. Zawsze mówiłem, chcesz kogoś wykończyć? Daj mu wadzem. Mniller już ledwo zipie. Dajmy wadzem leperowi, jego miłośnicy zobaczą, że on też nic im nie da i będzie jak we w tym japońskim przysłowiu samochodowym. Daj Hatsu szaradę, a Hopu zegarek.